Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony wita Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony powakacyjnie kłania się w paz jak zawsze Mariusz Borkowski. Cześć! No i tak. Wracamy powakacyjnie, pourlopowo. Mamy nadzieję, że... Wypoczęci, baterie naładowane, mamy mnóstwo nowych pomysłów na ten kolejny rok. No na te kolejne półrocze, że tak powiem, albo nawet kwartał, chyba już ostatni kwartał tego roku. O Jezu, rzeczywiście, ja się zorientowałem nie tak dawno, że jest dopiero połowa września, dopiero, aż już no, połowa września, strasznie a przecież niedawno to był Sylwester. A premiery gier rosną, ta kubka wstydu rośnie. No, ja coś tak czułem, że jak przyjdzie wrzesień, to tych gier po prostu zacznie przychodzić. Po prostu tak I muzyki, no bo wiecie, no, rozmawiamy o muzyce nie tylko w naszym tutaj podcaście, którego możecie słuchać zarówno na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie i innych platformach streamujących podcasty. No i za to serdecznie Wam dziękujemy, naprawdę, bo jesteśmy dokładnie Wam wdzięczni. Jak patrzymy na to, jak słupki idą w górę, subskrypcje, łapki, dzwoneczki na YouTubie, tak więc bardzo Wam serdecznie dziękujemy. No i jak zawsze też pozdrawiamy serdecznie naszych stałych słuchaczy i też czytelników, którzy dużo piszą na Discordzie. Słuchajcie, zachęcamy Was do odwiedzania naszego Discorda Game Music, bo naprawdę bardzo dużo rozmawiamy o muzyce. Już ale o Monster Hunter Rise już nie, ale o muzyce. Tak, o muzyce na pewno. Tak, rozmawiamy to o mydle, o powidle, o wszystkim w zasadzie. Nie tylko o muzyce, rozmawiamy o grach, rozmawiamy o książkach, o filmach, serialach. O wszystkim tak naprawdę. No i oczywiście możecie dzielić się tam opiniami, nie tylko o podcaście, ale również o portalu i w ogóle całej naszej działalności. Także serdecznie zapraszamy. A jeszcze a propos tego wypoczynku, taka drobna prywata, słuchajcie, a widzę to po sobie, widzę to po swojej skórze. Jeśli macie możliwość wzięcia odpoczynku, pójście na urlop, zróbcie to, nie odkładajcie tego na kiedyś tam, nie bądźcie kozakami i nie zbierajcie sobie tych dni urlopowych przez 2-3 lata, po prostu idźcie od razu, jeśli czujecie, że wam baterie siadają. Ja poczułem, że baterie mi siadają, mam coraz mniej pomysłów, a teraz jestem po urlopie, wypoczęty, także spodziewajcie się mnóstwa fajnych tekstów, przynajmniej mam taką nadzieję, że będą fajne. Aj, będą, bo ja już znam twoją listę. No Paweł jest zregenerowany niczym Goku z Dragon Balla po zjedzeniu tej takiej magicznej fasolki. Oj tak. Ale ja ci tak nie mówiłem o wszystkich tekstach, które chcę napisać. Ale ja już, wiesz, użyłem moich mocy z, tak jak Psychonauts w dwójce, co serdecznie was odsyłam. Którego genialna kochasz, gra. Uwielbiasz. Najlepsza gra na razie tego roku też pod kątem ścieżki dźwiękowej, ale o tym na pewno. No o tym za chwilkę. Dokładnie. Właśnie, a propos muzyki, wracamy do naszego stałego punktu programu. Mariusz, co u ciebie słychać? No, tak powiedziałeś, no, znaczy powiedzieliśmy tutaj, że ta kubka wstydu nam cały czas rośnie. Ja nawet trochę nadganiam starsze produkcje, zarówno pod kątem gameplayu, jakichś tam powiedzmy gier, ale także samych ścieżek dźwiękowych. No i tak z sierpnia, chyba połowa sierpnia czy koniec sierpnia, to już był taki dobry moment, kiedy można było naprawdę znaleźć kilka perełek, jeżeli chodzi o muzykę do gier, a teraz już mamy połowę września. A u mnie z takich albumów, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo zawsze mówimy o dwóch. Pierwszym to jest Humankind z muzyką autorstwa Arnolda Roya.
Możecie przeczytać recenzję tej ścieżki dźwiękowej na łamach naszego serwisu. Tutaj pozdrawiamy Konrada, który napisał chyba najdłuższą w historii serwisu recenzję ścieżki dźwiękowej. Wydaje mi się, że Final Fantasy XV nie przebił. Chyba na równo może. Ale musiałbym sprawdzić. Tak, trzeba byłoby chyba przeliczyć. Faktycznie zapomniałem o tych dwóch twoich recenzjach. Okay. Tak więc Konrad, chyba nie jesteś pierwszy. Ja tutaj troszeczkę pozwolę sobie Konrada zacytować, bo uważam, że on bardzo dobrze w tekście ujął to, co muzyka sama za siebie tutaj jakby tutaj mówi, no i co można zrobić, tak? Czego cywilizacja jakby nie potrafiła, bo wiemy, że cywilizacja dotychczas słynęła, bo dalej słynie przynajmniej u niektórych z takich powiedzmy bardzo różnorodnej muzyki, bo tam kompozytorzy starali się o to, żeby jak najwierniej oddać te epoki, w których się poruszamy. No a tutaj w przypadku Humankind, no co? No skomponowali muzykę, która no pomimo tych kilkunastu godzin, naprawdę uwierzcie mi, jest ponad kilkunastu godzin, to jest mało powiedziane, ile spędzicie w tej grze. No nie... 12 godzin to jest minimum. Tak jest, ona dosłownie, ona nie zaczyna nużyć czy wręcz irytować, bo tego typu grach to jest bardzo ważne, tak? Bo spędzamy naprawdę mnóstwo godzin grając w takiego typu gatunku gier, o których też zresztą rozmawialiśmy w jednym z ostatnich wakacyjnych podcastów. No i chyba tak sądzę i też jak Konrad potwierdza, takim najpiękniejszym zabiegiem w muzyce do Humankind jest przepuszczenie tego folkloru przez wrażliwość kompozytora, bo mamy tak na dobrą sprawę 530 minut muzyki podzielone na 5 albumów, no to jest no istny kolos z RODOS, no a jednym z takich elementów ludowości, jaką mamy na soundtracku, no to ta obecność tych instrumentów ludowych z całego świata, zagranych przez specjalistów w swoim fachu, bo warto zaznaczyć, że muzyka praktycznie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jak Konrad pisał, w 100% została nagrana przez między innymi przez orkiestrę symfoniczną i też tych multiinstrumentalistów, którzy grają na wszelkiego rodzaju instrumentach, których ja sobie tutaj nie pozwolę wymienić, bo lista jest długa. No i w przypadku tych niektórych instrumentów koniecznie było jakby takie podejście archeomuzykologiczne, ponieważ nie zachowały się żadne takie materiały źródłowe. No i by mieć jakby największy taki leksykon instrumentów z różnych miejsc i epok, Arno Roach zaprosił kilkudziesięciu muzyków, tego muzyka z Humankind jest jednym również z moich kandydatów do albumu roku, ponieważ odbiega od tego, co dotychczas słyszeliśmy w tego typu gatunkach gier, tak więc zachęcam serdecznie Was, jeżeli szukacie też troszeczkę takiego lekkiego pomrukowania instrumentów no, z całego świata, tu bardzo polecam do przesłuchania. Słuchajcie, no drugi album to nie jest związany z muzyką do gier, ale kompozytor już jest, a mianowicie chodzi o Tomasza Dworzaka aka Floxa i on popełnił muzykę do filmu, to jest jego pierwszy film pełnometrażowy, bo trzeba zaznaczyć, on już kilka razy miał okazję coś tam napisać do takich krótkometrażowych filmów, a to jest pełnometrażowy film, do którego on skomponował muzykę razem z Tomem Hodgem, to jest taki kompozytor z Anglii. Zaś jeżeli chodzi o sam film, no to się nazywa, mam nadzieję, że dobrze to wysłowię, Jezusisz Karl. No i to jest taki niemiecki dramat na podstawie scenariusza Tomasa Wendricha. Film opowiada o parze bohaterów, tutaj Max oraz Karl, którzy po ataku terrorystycznym wstępują do europejskiego ruchu młodzieżowego, którym celem jest przede wszystkim przejęcie władzy. No i ścieżka dźwiękowa do Jezusisz Karl charakteryzuje się wyjątkową barwą, daleką od tradycyjnego symfonicznego brzmienia. No zamiast tego jakby
Ten projekt dźwiękowy opiera się na fuzji mrocznych, dysonansowych, brudnych takich dźwięków, które prezentują orkiestrę symfoniczną w dosyć nowatorski sposób. Ja tutaj czuję czasami takie nawiązania, no niestety nie da się od tego odciąć, czyli Stranger Things i też John Carpenter. No i Phlox i Hodge stworzyli taką bazę pętli dźwięków, wręcz nawet pejzaży bym tutaj dodał, Pawle, i eksperymentów dźwiękowych bez konkretnego kontekstu kompozytorskiego. Komponując muzykę do tych poszczególnych scen w filmie, no między innymi korzystali z bazy danych, remiksowali tematy, wersje kompozycyjne, pracowali na sprzęcie vintage, takim jak chociażby odtwarzacz kasetowy Yamaha MT4X. No i biorąc pod uwagę tą dużą ilość nagranej muzyki, album niestety, czy stety, zawiera jedynie 14 kompozycji z samego filmu plus bonusowe utwory, które nie znalazły się na złotym ekranie, czy na srebrnym. Ja naprawdę bardzo polecam tą ścieżkę, bo ona jest kompletnie, znaczy czuć te nawiązania do Phloxa z tych poprzednich jego produkcji, ale mi się go dobrze słuchało, ponieważ tam nie ma jakiejś takiej jednej myśli przewodniej, nie ma jednego tematu przewodniego, który gdzieś tam się powiela przez całą ścieżkę dźwiękową i przez to miło się słucha to jako, powiedziałbym, nawet jeden utwór. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje, Pawle. A ty, jak sądzę, już miałeś czas, żeby coś tym razem posłuchać. No, znaczy, było bardzo dużo czasu, to jest faktem. Chociaż zdecydowanie więcej czasu łaziłem po górach, po ścieżkach, dolinach i cieszyłem się naturą. Tak, czyli dźwięki, więcej słuchałem dźwięku, dźwięki natury niż samej muzyki, ale jak wróciłem, mogłem nadrobić parę zaległości i także wziąć sobie na swoją półeczkę do odsłuchania muzykę nieco nowszą. Ale na tę chwilę mogę polecić ze swojej strony dwa albumy, które myślę warto słuchać. Pierwszą to jest oczywiście, no, nie powinno to być raczej zaskoczenie, to będzie album z muzyką do Life is Strange True Colors. Gra, w którą grałem, przeszedłem. O samej grze mogę powiedzieć, że jest zdecydowanie lepsza od pozostałych odsłon z tej serii. No to jest, myślę, kontrowersyjne chyba, bo tak. Co? Jest to chyba kontrowersyjne, nie? Bo no, jest dużo fanów na każdej jakiejś tam, powiedzmy, części i pytanie, czy faktycznie tak będzie, ale nie chcę teraz jakby się rozwijać. Dłuższa rozmowa, to jest zdecydowanie dłuższa rozmowa. Ja uważam, że gra robi naprawdę dobrą robotę i widzę, że ma więcej zalet niż wad. Zdecydowanie. Ja więcej o tym napisałem między innymi na Twitterze, to możecie znaleźć i poszukać. Myślę, że oddanie tej marki Deck Nine było chyba lepszym rozwiązaniem. Nie mówię, że Dotnot nie zna się na robieniu gier, wręcz przeciwnie, ale myślę, że Deck Nine jakoś tak wie doskonale, co chce osiągnąć, czym ta seria powinna być. Pokazali to dobrze przy Before the Storm, pokazali to też dobrze przy True Colors. Ale wracając do muzyki, do której recenzję będę pisał oczywiście, więc więcej szczegółów znajdzie się w tekście. Muzyka, większość utworów na tym soundtracku powstała dzięki rodzeństwu. Angus i Julia Stone, to jest taka australijska grupa specjalizująca się w muzyce folkowej i indie pop. Naprawdę, ich utwory mógłbym nazwać melancholijne, bo jest coś takiego bardzo uspokajającego w tym, co oni grają. Jest bardzo uspokajające. Łącznie stworzyli bodaj chyba z 12 utworów. Na soundtracku znajdzie się również motyw Haven od Nova Amaro. To jest taki walijski muzyk. Ten utwór da się usłyszeć, jeśli dobrze pamiętam, w menu
głównym gry, ale także również na również w trailerze Life is Strange Two Colors. No i również mnóstwo, ale całe mnóstwo muzyki licencjonowanej od Girl in Red, powracającego Alt J, Portugal, The Man, Falls i tak dalej, i tak dalej. No, powiem to tak, do recenzji jeszcze troszkę brakuje, ale już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę warto przesłuchać ten soundtrack. Jeśli byliście fanami muzyki, która była grana w Life is Strange Before the Storm, myślę, że ta również przypadnie wam do gustu. A druga rzecz to jest taka trochę ciekawostka, którą znalazłem przez bardzo, ale to bardzo wielki przypadek. Więc na moim koncie na Bandcampie wyskoczył mi album Windsor Road Soundtrack. Windsor Road Soundtrack jest to album do... jest to ścieżka dźwiękowa do gry, która powstała przy użyciu GB Studio. To jest taki niewielki silnik do tworzenia gier, ale właśnie Game Boyowy. Darmowy, można się w nim pobawić, można w nim zrobić jakieś mniejsze, większe gry. Bardzo fajna zabawka, polecam jak najbardziej. I za tę grę, za stworzenie grafiki do niej, niewielkich animacji, ale również za cały soundtrack odpowiada Louis Zong. To jest gra bardzo personalna, bo opowiada historię chłopca, nastolatka, no, trudno, tego akurat trudno mi tutaj akurat powiedzieć, no, zakładam, że to jest po prostu historia dziecka, który patrzy z nostalgią na swoje właśnie dziecięce lata w Bostonie, na ostatnie dni w Bostonie. To jest bardzo personalna, bardzo osobista historia Louis Zonga. Świetna gierka. Możecie ją znaleźć na... Możecie w nią zagrać za darmo. Wystarczy wpisać w Google Windsor Road Game i powinien to być chyba pierwszy link, jaki wam wyskoczy na itch.io. Sam soundtrack polecam. Bardzo minimalistyczny, chiptunowy, ale naprawdę sympatyczna rzecz. Myślę, że warto dać temu szansę. Jeśli ktoś nie ma problemu ze wzruszaniem się po zagraniu w grę, jeśli usłyszę również muzykę poza tą grą, myślę, że jakąś tam łezkę uroni. No, trzeba znać po prostu kontekst, ale również poza grą ta muzyka świetnie się sprawdza. Także tyle ode mnie. Nagadaliśmy się o naszej muzyce, ale teraz wracamy do tematu głównego. No tak, bo nie powiedzieliśmy na samym początku w sumie. Ale o tym nie powiedzieliśmy. Uwaga, zaczynam. Więc mówiliśmy na początku tego roku o tym, że ten rok 2021 będzie stał pod znakiem rocznic. Tak, będziemy mieli 35-lecia, 30-lecia, 25-lecia. No generalnie jest tego od diabła, jakby nie spojrzeć. Tak, w tym roku mamy 35-lecie Mario? Nie, 35-lecie Zeldy mamy. No tak. A Mario było rok wcześniej. 35-lecie Zeldy mieliśmy i tak dalej. 15-lecie Game Music. 15-lecie Game Music oczywiście, ale nie możemy zapomnieć o tym, że pojawiła się inna maskotka, bardzo ważna maskotka w historii gier wideo, która zrobiła bardzo duży szum i do dzisiaj jest podziwiana przez graczy i pożądana wręcz. Mianowicie mówimy tu o jeżu Soniku, który obchodzi w tym roku 30-lecie. I Sega obchodzi to 30-lecie naprawdę hucznie. To akurat muszę przyznać. Chyba nawet Nintendo tak. Nawet niektórych Nintendo, tak. Elementach, a szczególnie związanych z muzyką, o których zaraz też będziemy po prostu rozmawiać. Sony does what Nintendo don't. Dokładnie. Dosłownie. Sega, tak, dokładnie. No dobrze, Mariusz, ale musimy chwilkę pogadać o tej historii. Nie mówię, żeby za dużo, bo gdybyśmy mieli rozmawiać o wszystkich grach z Soniciem, to byśmy tu przesiedzieli chyba z 5 godzin. Poza tym o muzyce szczerze. Mamy kilka naprawdę fajnych chyba rzeczy do powiedzenia naszym słuchaczom i widzom i słuchaczkom, tak więc no wypadałoby na pewno w kilku słowach, może to będziemy przeplatać naszymi jakimiś historiami, ale no najważniejsze jest, żeby... Ale najpierw musimy powiedzieć, od czego to się zaczęło.
Więc tak jak zapewne pamiętacie z naszych podcastów wcześniejszych, Sega i Nintendo ostro ze sobą rywalizowały o rządy dusz, o rządy graczy, o duszę graczy tak naprawdę. No. No i kiedy przyszła era 16-bitowych konsol, na arenę weszło Super Nintendo Entertainment System, a z drugiej strony Sega Genesis, u nas znane bardziej jako Sega Mega Drive. Więc Sega potrzebowała czegoś, jakiegoś symbolu, jakiegoś znaku, jakiejś maskotki, tak? Nintendo ma Mario tak naprawdę. No, Link to jest tam taka postać, powiedziałbym, drugorzędna, takie tło bardziej. No, najważniejszy szkoda, to był... ale szkoda. No, bardzo wielka szkoda, bardzo wielka szkoda. No, dla Nintendo najważniejszy jest wąsaty hydraulik. Sega szukała kogoś takiego. I wymyślili sobie, że potrzebują takiej postaci, która dotrze do nieco starszego odbiorcy. Tak? Jeśli dobrze pamiętacie historię Sega Genesis, no to miała być taka konsola, która byłaby skierowana do nieco starszego pokolenia graczy. Tak? Jeśli mówiło się o tym, że SNES jest dla dzieci, tak, Sega Genesis, Sega Mega Drive miała być, bo ja wiem, dla nastolatków, dla takich cool nastolatków. Chyba tak to mogę powiedzieć. No i szukano i w końcu uznano, że fajnie by było zrobić platformówkę. Taką jak Mario, tylko wiadomo, bardziej dynamiczną, bardziej żywą, z lepszymi kolorami, dźwiękami, Jezus Maria, czy co by się tam nie działo. No sama konsola pozwalała na to, tak? Jakby nie patrzeć. Dokładnie, trzeba było po prostu pokazać również moc konsoli. To też było najważniejsze. Czyli to była taka gra, która miała po prostu sprzedać konsolę, dosłownie. I wpadli na pomysł stworzenia platformówki o jeżu. To było dosyć niecodzienne, że stworzymy po prostu platformówkę o jeżu. Okej, dobrze. Tęgie głowy z Segi o tym pomyślały. No i jakiś czas później oczywiście powstała gra Sonic the Hedgehog, ale zanim to się zdarzyło, zanim niebieski jeż w ogóle się narodził, no to powstało kilka szkiców, kilka koncepcji, jakby ten jeż wyglądał. A ja pamiętam, kto był szkicownikiem? Kto był odpowiedzialny, autorem w ogóle? Ojcem. Boże, nie pamiętam, przepraszam. Nie. Hirozaku Yasuhara był współtwórcą Sonika. Projektantem i chyba też... gry, natomiast projektantem postaci był Naoto Oshima. Tak właśnie, Naoto Oshima, tak, dokładnie. Tutaj zachęcamy takie małe wcięcie, zachęcamy do obejrzenia jednego z odcinków High Score na platformie Netflix i tam jest nawet tak w skrócie opowiedziane, jak ten projektant, jak to się stało, że powstał niebieski jeż. Tu przypuszczam, że zaraz Paweł powie wam, ale tutaj jakbyście chcieli uzupełnić wiedzę, to jakby nie, zachęcamy. Oczywiście. Znaczy wiedza ogólna jest taka, że po prostu stworzyli... No, więcej na ten temat mówił Yasuhara podczas Digital Dragons kilka lat temu. Ja byłem na tym wykładzie i widziałem te projekty takiego okrąglutkiego, malutkiego jeżyka ze spiczastymi włosami, który wygląda po prostu przesłodko. Ale zanim do tego doszło, no to wiadomo, trzeba było, wiadomo, burzę mózgów zrobić, ileś szkiców narobić. I mam taką historyjkę, bardzo króciutką. Została ona spisana w książce Wojny konsolowe, kiedy Tom Kaliński, czyli ówczesny szef Sega of America, dostał faksem pierwszy szkic, jeden z pierwszych szkiców nowego bohatera tej wielkiej gry, która miała sprzedać konsolę. Uwaga, cytuję. Gapił się na rysunek, próbując dojrzeć w nim coś, co dostrzegł Nakayama, lecz bez powodzenia. Jeż wyglądał złowrogo i grubiańsko. Miał ostre kły, obroże z kolcami, trzymał gitarę elektryczną i ludzką dziewczynę, której dekolt mógłby zastydzić nawet i Barbie. Typowo japońskie. Ładne. Znaczy... Chyba nie zachował się żaden rysunek, ale oddałbym Szkoda. Lewą rękę i prawą nogę, żeby to zobaczyć. Szkoda, że to na konferencji Digital Dragons nie pokazał. Oj, nie pokazał, a szkoda, ja bym się śmiał niesamowicie. Już widzę, jak te fotki by poleciały i wszystko do internetu. Ojej, ale by wrzał internet. Znaczy nie, rozumiem, postać miała być cool, fajna i tak dalej, ale to już było ewidentnie przesadzone. To już naprawdę poleciano po bandzie.
To było ewidentne. Może wiesz, to, no, można sobie, może, sorry, ci wydysłowo, może on sobie wyobrażał tak nastolatków w Ameryce. No to możliwe, że tak było. Możliwe, że tak było. No wiesz, miał być cool red i wiadomo, jeszcze brakowało, żeby jeździł na deskorolce na przykład, nie? Boże. Oddałbym naprawdę wszystko, żeby ten projekt zobaczyć. No ale po jakimś czasie wzięto się za niego, pozbyto się tych kół, łańcuchów i tego dziwnego wyglądu. No, dostaliśmy małego, leciutko pękatego, niebieskiego jeżyka, który popyla sobie po planszach z prędkością wiatru, błyskawicy. Co jest szybsze? Błyskawica jest szybsza. Wiesz co, ciekawe, jakby się Sonic z Flashem spotkał i z Supermanem, kto byłby pierwszy? Widziałem kiedyś taki rysunek, taki komiks, który pokazywał ich na pasie startowym. Chyba nawet Batman startował, nie wiem po co. No ale okej, wiemy jak pierwsza gra o Soniku wyglądała. Było bardzo kolorowo, było dynamicznie, Jesz po prostu biegał w tej i nazad. No i też to można był, było dostać oczopląsu. A pamiętasz rok wydania? Bo to był chyba 91, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 91 i rok później wyszedł Sonic the Hedgehog 2, ukazujący kolejną postać, czyli Tailsa, czyli żółtego lisa, czyli pomocnika Sonika. Jeśli chodzi o muzykę do pierwszej gry, więc... To jest bardzo ważne. No, tak, była taka koncepcja, żeby na początku była taka koncepcja, żeby muzykę do gry stworzył Yuzo Kayama. To jest taki człowiek, który głównie był wtedy znany z muzyki do filmów, seriali telewizyjnych. Od razu powiem, nic co byłoby warte wspomnienia, bo te filmy ani seriale nigdy nie ukazały się poza Japonią i w sumie Yuzo Kayama był taki chyba średnio znany, no ale Tenga Głowa z Segi na początku powiedziała, że no, to byłaby osoba, która nadawałaby się do stworzenia muzyki do pierwszej gry o Soniku, ale całe Sonic Team uznało, że Kayama jednak, jego muzyka nie pasowałaby do tej gry. W ogóle by nie pasowała. I zamiast tego zaproponowano drugą osobę, czyli Masato Nakamura. Jest to basista, autor tekstów do piosenek, do takiej J-popowej grupy, która się nazywa Dreams Come True. Okej. Okay. Więc on został tak naprawdę Tak, i to jest właśnie coś ciekawe, bo ta grupa, o której ty mówisz, czyli zespole J-popowym, powstała w 1988 roku bodajże. No końcówka. Mhm. No i to jest najzabawniejsze, 50 milionów płyt CD sprzedali. Tak, dokładnie, 50 na całym świecie. No, to jest... To jest naprawdę wyczyn, więc wtedy można by było przypuszczać, że to też jest dziwny wybór, no ale bądźmy szczerzy, to były początki game devu, też ludzie uczyli się tworzenia tych gier i tego, jak muzyka również ma brzmieć, ale jeśli miałbym być szczery, Nakamura naprawdę dał radę. Zresztą jeśli weźmiecie sobie jakąkolwiek grę z Sonikiem, usłyszycie tam charakterystyczne motywy, które pojawiły się w pierwszej grze. I nawet gdybyśmy teraz puścili gdzieś w tle z Green Zone melodię, Green to Hill myślę, Zone, że tak. wszyscy, niezależnie od tego, czy graliście w Sonika, czy nie, rozpoznacie z jakiej gry to jest. No bądźcie szczerze. Ja bym jeszcze coś na przykład dodał, to, że takim, co sprawiło, że Sega Mega Drive czy Sega Genesis było lepsze od wówczas tych konsol, czy chociażby samej konsoli od Nintendo, no sądzę, że odpowiedzią taką najważniejszą, chyba najprostszą jest to, że no sama konsola miała tą technologię 16-bitową. Gdzie Sega zaimplementowała to do swojej konsoli i posiadała takie dwa chipy dźwiękowe,
Ja nie będę aż tak się bardzo wdawał w szczegóły technologiczne, bo tutaj bardziej bym odsyłał do naszego artykułu na łamach serwisu o tym, jak Sega Mega Drive zmieniła muzykę do gier wideo naszego kolegi. Plus jeszcze nasz odcinek podcastu poświęcony właśnie wojnom konsolowym. Zgadza się. Też o tym wspominaliśmy. Tak, gdzie tam Marcin Maślanka właśnie napisał o tym, że tam były te dwa chipy. Jeden to był ten cały Texas Instrument, który odpowiadał za te efekty dźwiękowe oraz okazjonalne muzykę, natomiast ten drugi Yamaha YM2612 sześciokanałowy stereo, no to do przetwarzania sygnału cyfrowego, no sądzę, że to też miało później naprawdę ogromny wpływ na tą jakość tej muzyki. I ja powiem ci szczerze, jak ja na przykład tak sobie porównuję, jakby się przygotowywałem trochę do tego podcastu i słuchałem te starsze, nieco starsze, no i tę pierwszą ścieżkę dźwiękową, no to ja uważam, że w dalszym ciągu jednak ta pierwsza ścieżka dźwiękowa jest z wszystkich jest najlepsza. Nie wiem, może też troszeczkę przeze mnie sentyment mówi, jak miałem okazję kilka lat chyba, nie wiem, to było 3 lata po premierze gry w Japonii, w Stanach, nie pamiętam dokładnie kiedy była, no ale jak już miałem konsolę w domu dzięki naszym rodzicom, no to ja, wiesz, grając wcześniej na Commodore i na Pegasusie, troszeczkę miałem tam okazję liznąć Amigę, to ja byłem w szoku. Już tam pomiję te elementy graficzne, te sprite, ale to jak muzyka brzmiała, no przecież to widać te rzemiosło. Widać rzemiosło kogoś, kto ma ogromną wiedzę, doświadczenie na temat muzyki i on przenosi do małego czarnego pudełka, które tak, owszem... Tak, i na po prostu architekturę konsoli. Zgadza się. To jest bardzo ważne. Tak, no i mimo tego, że ta konsola miała te ograniczenia, no to... To pozwoliło kompozytorowi, bo tam było dwóch czy trzech kompozytorów, natomiast jakby Masato Nakamura był tym głównym i był odpowiedzialny szczególnie za te najważniejsze utwory. Jeden z moich ulubionych, no to wiadomo, wspomniany przez ciebie ten Green Hill Zone, a Marble Zone i Spring Yard Zone, no to to są takie utwory, gdzie ja na przykład jako dziecko ja pierwszy raz miałem do czynienia z jakimś, powiedzmy, gatunkiem funky, taki elektropop. Czy wiesz, no J-pop, wiadomo, ale po prostu wiesz, funk w utworze Spring Yard Zone, no to był taki mój pierwszy naprawdę taki kontakt. Ja nie wiem, nie pamiętam ile miałem, 11 czy 12 lat. Naprawdę, ja byłem oszołomiony, tak? I tutaj jeszcze też zachęcam was do obejrzenia jednego z odcinków Digging the Cards, gdzie to jest taki podzielony na etapy od serial, w którym ludzie się wypowiadają na temat muzyki, ale o tej muzyki, która głównie przypłynęła z Japonii na zachód i przez właśnie tych kompozytorów, między innymi o Masato Nakamurze tam rozmawiają. Tak, tak, ale pamiętaj jeszcze a propos tej wojen konsolowych, zobaczcie sobie, zróbcie sobie takie zestawienie, sprawdźcie sobie, jak wyglądał i jak brzmiał Mario, który wyszedł na SNES-a, jak brzmi i jak wygląda Sonic. Przy całej mojej miłości do Nintendo, do SNES-a, do tej konsoli generalnie ze względu na liczbę JRPG-ów, jednak muszę to przyznawać, że Sonic the Hedgehog i wygląda lepiej, i brzmi świetniej, i po prostu też mi się grało lepiej. Rzeczywiście, to było jednak takie porównanie, które również o którym możecie przeczytać w książce Wojny Konsolowe, że na początku ekipa Sega była troszkę przestraszona rzeczywiście, bo ten Mario, ten Mario i tak by się sprzedał. Dlatego musieli mocno podnieść poprzeczkę nawet o te kilka stopni i moim skromnym zdaniem im się to udało. Mówię, mam duży szacunek do Nintendo, ale w tym przypadku jednak tę walkę srogo przegrali. No ale to jest tylko moje takie gadanie. No i
Cóż, to był rok 1991. Ale tak wiesz co, mówię... jeszcze ci przerwę taką jedną rzecz, bo jest taka anegdotka. Ty kiedyś chyba pisałeś ją na łamach serwisu. Nie wiem, czy chciałeś ją przywołać później w podcaście. Tak więc jeżeli zacznę mówić, to nie wiem, albo mnie zatrzyma, albo kontynuuj, albo bądź się włącz. Chodziło mi o to, jak napisałeś kiedyś o tym, jak dźwięki topionego Sonika straumatyzowały całe pokolenia graczy. Pamiętasz ten tekst? Pamiętam ten tekst. Chcesz powiedzieć o co dokładnie, bo to jest trochę nawiązanie do tej pierwszej odsłony Sonika. Bo trzeba pamiętać, że naprawdę pierwsza odsłona Sonika, zarówno jak pod kątem gameplayowym, graficznym i muzycznym, praktycznie każdy element tej gry miał ogromny wpływ na pokolenia przyszłych graczy, artystów, którzy wychowali się na tej sedze, tak? I nie wiem, chciałbyś tutaj w kilku słowach tą historię powiedzieć? Tak, okej, okay, więc Boże, kiedy ja to napisałem? Rok temu. Właśnie spoglądam na ten tekst. No. Rok temu. Okej, okay, więc wszyscy doskonale wiecie, że... znaczy wszyscy, ci, którzy grali w Sonika, doskonale wiecie, że Sonic może chodzić pod wodą, ale tylko przez pewien czas. Tak, bo wiadomo, musi natrafić na jakieś bąbelki z powietrzem, żeby się, no cóż, tam nie utopić. I niejaka Alicia Elaine, ona się chyba tak nazywa, ale tak, Alicia Elaine z Mel Magazine chciała sprawdzić, chciała, wiecie, pochyliła się jeszcze raz nad muzyką Nakamury do gry Sonic the Hedgehog i dużo miejsca poświęciła tam motywowi, który towarzyszy graczowi podczas utonięcia Sonika. Ja to może zacytuję, to będzie zdecydowanie lepsze. Elaine wykonała tytaniczną pracę, aby udowodnić nam wszystkim, że ta kilkusekundowa melodyjka, której tempo złowieszczo wzrasta wraz z upływem czasu, wywoływał u graczy stres, niepokój oraz niekiedy także nudności. To jest po prostu niesamowite. Ja tym przeczytałem. Znaczy, faktem, że to jest stresujący czas, no nie? Bo kiedy jesteś pod wodą, no to wiadomo, melodyjka sobie gra, a później masz taki motyw, który potęguje takie napięcie, że oho, coś się za chwilę stanie, coś złego się zaraz przytrafi. To jest akurat fakt, to jest stresujący moment i szukasz, biegasz po tej planszy i szukasz tego bąbelka z powietrzem. Ale że wywołuje stres, ale nigdy nie przypuszczałem, że to może wywoływać też nudności. No ja pamiętam tylko, że faktycznie stresowałem się, jak zaczęło się, to muszę przyznać. Nawet chyba tak nie miałem przy Marianie, jak ten czas upływał, bo tam tylko chodziło o to, że utwór był nagle przyspieszany. A tu tak, z kolei... on był jednostajnie szybki, a tutaj po prostu stopniowo przyspieszał. No i też taka melodia to była taka... Nie słowo przygnębiająca tutaj nie pasuje, tylko taka... Użyłem słowa złowieszcza. Złowieszcza, no czuło się, że jakby ktoś za to, że faktycznie zaraz ty z tym niebieskim jeżem utoniesz. Chyba się miało takie wrażenie. Ja jeszcze pamiętam, jak się na kolce skakiwało i nie miało się tych żółtych obręczy, no to już w ogóle był taki odgłos jeża. Nie no, ja myślę, że bo też może niektórzy słuchacza bądź słuchaczki nie mieli nigdy okazji zagrania w Sonika the Hedgehog. Ja tutaj na pewno z Pawłem zachęcamy do tego, żebyście to sprawdzili na swojej własnej skórze, tym bardziej, że ta gra została już odświeżona, jest dostępna praktycznie na większości znanych nam platformach. Jest wydany w takiej odsłonie oryginalnej, ale moim zdaniem warto przyjrzeć się Sonic Mania. To jest taki przystosowany do, zarówno do starych wyjadaczy, ale też do nowych graczy jak najbardziej. No zdecydowanie. No cały czas jakby na razie zauważyliście, że skupiamy się na tej pierwszej części, bo naprawdę pierwsza część miała bardzo duże znaczenie w kwestii też tego, jak zmieniła postrzeganie gier platformowych, no bo to, co wyróżniło Sonika od Mariana i jakichś tego typu innych platformowych gier, to oprócz, wiadomo, tych już elementów, o których cały czas tutaj mówimy, to ta szybkość.
bo ta, że Sonic the Hedgehog był bardzo popularny z tego, że bardzo szybko się poruszało na planszy i ta kamera bardzo też szybko z ruchami bohatera, tak? Poruszała się, co wtedy było chyba mało spotykane. Pamiętasz, Marian był z tego znany, że można było w lewo i w prawo i wszystko się poruszało razem z tobą, co później twórcy Duma i Castle to Wolfenstein wykorzystali to w tworzeniu z, no, w sumie przełomowego gatunku gier. A to Sonic chyba miał właśnie ten element tej takiej zawrotnej szybkości. I niekoniecznie się pamiętam, chyba ta muzyka tak zmieniała, ona była jednostajna była. Tak, no, ale... bo tam nie było limitu czasu. No nie było limitu, czekaj, nie, no chyba był limit czasu w Sonic Hedgehog. Znaczy był Paweł, na pewno. Ja jestem mi się wydaje, że był, bo jak ten czas miałeś, później był liczony i też do punktu... Znaczy, dobra, słuchajcie, żebyśmy też was nie wprowadzali w błąd, ja uważam, że był, Paweł nie, to więc sami to sprawdźcie, my sobie też później sami sprawdzimy. Co nie zmienia faktu, że faktycznie ta muzyka, każda jakby ta plansza miała swój własny taki charakter. No, najbardziej popularny to tutaj wspomniany ten Green Hill Zone. Ja pamiętam jeszcze Marble Zone, ale Marble Zone on się pojawiał w momencie, nie wiem, pamiętasz ten utwór, jak się wskakiwało chyba do takich ukrytych plansz, gdzie było się kulką, no bo Sonic się zamieniał czasami też w kulkę taką i tam się pojawiła się czasami taka plansza, że się odbijało od rogów i trzeba było uważać, żeby nie, gdzieś tam nie wypaść poza planszę. No i chyba temu wszystkiemu towarzyszyła ta kompozycja Marble Zone, która też jest, ojeju, wyśmienita, no ale takim tortem, wisienką na torcie, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową do pierwszej odsłony Sonica, no to dla mnie osobiście oprócz tego Green Hill Zone, to jeszcze jest ten Spring Yard Zone, o którym już też chwilę temu mówiłem. Piękna funkowa kompozycja. Zresztą ja nie wiem, jakie ty masz odczucia, nie wiem, czy to chciałeś na później zostawić, ale dla mnie naprawdę nie ma innego soundtracku, który mógłby przebić pierwszą część Sonica Hedgehoga, tak? Mania... Pierwsza część to jest akurat najbardziej charakterystyczna. Myślę, że Sonic Mania robi też to dobrze. Te motywy, o których wspomniałeś, brzmią rzeczywiście inaczej, no tak pod współczesne uszy, może w ten sposób, no, ale też dodaje coś swojego i też nie uważam, żeby to było coś złego, wręcz przeciwnie. Myślę, że Sonic Mania to jest... Sonic Mania jest taki Sonic the Hedgehog plus jeden, o, coś takiego. No ale na przykład, dobrze, bo chciałeś na pewno przejść do drugiej odsłony Sonica. Oj nie, o Jezus, nie, w dużym, słuchajcie, gdybyśmy mieli rozmawiać no nie będziemy o wszystkich, mówić dzisiaj, wszystkich wiadomo, częściach tak. Sonica, to chyba byśmy się... Ja mam takie wrażenie, czy przypadkiem poprawnie, jeżeli się mylę, bo ja w sumie no nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że Sega więcej wydała Soników niż Nintendo Mariana chyba. Wiesz, może tak być. Znaczy, mam tu przed ekranem taką listę i wiesz, musiałbym to rzeczywiście porównać, ale tu nie ma na przykład wymienionych wszystkich gier, tak? Bo była na przykład gra na Nintendo DS z Sonikiem, które na przykład BioWare robiło. Wiesz, jakieś takie spin-offy, nie spin-offy. Cholera wie, ile tam tego było. Możliwe, że rzeczywiście było tego więcej niż Mariana. Znaczy, był taki moment, kiedy ta jakość gier z Sonikiem troszkę podupadała, bo chyba szukali właśnie takiego złotego środka, no nie? Tak eksperymentowali, sprawdzali, która gra z Sonikiem, no, nadal by sprawiła, że niebieski jeż byłby
zdolny pokonać tego hydraulika. Tak pamiętasz, pamiętasz taki, zrobimy teraz bardzo duży sus, Dreamcasta, tak? Dreamcast, tak. Który też miał swojego Sonica, nie wiem, czy to nie był przypadkiem Sonic Adventure. Sonic Adventure, dokładnie. Tak. Mój pierwszy Sonic w życiu, przysięgam, to była moja pierwsza styczność z Soniciem. I jednocześnie moja pierwsza styczność z Dreamcastem. No. No zresztą nawet chyba logo troszeczkę mam takie wrażenie, że nawiązywało do Sonika. Bo też taka jakby kulka, tylko bardziej jakiś ślimak. Nie wiem, nie będę wchodził teraz w szczegóły. Makaronik nie nawiązywał do Sonika. To się od razu mogę powiedzieć. Ale Sonic zawsze był taką, już później po tym ogromnym sukcesie i po wielu latach stał się tą maskotką, tak, Segi. Tak to jak od Nintendo Mario, jak od Sony PlayStation Crash Bandicoot, o którym może kiedyś też powiemy. Ale właśnie, jak wspomniałeś tego Sonic Adventure, no to już był ten moment, kiedy Sonic troszkę wydoroślał. Oj, zdecydowanie, znaczy, ale też poszli w zupełnie muzyki. Innym kierunku, tak? Bo Sonic the Hedgehog był typową platformówką, Sonic Adventure miał te elementy platformowe, trochę przygodowe, narrację nawet miał inną, no i oczywiście muzykę też miał inną. Oj, tak, mieliśmy, tak. Mamy oczywiście motywy charakterystyczne dla danych plansz, ale dużo było tam funku, rock'n'rolla. No i jeden z moich ulubionych motywów, czyli City Escape, który pojawił się w momencie, kiedy Sonic jeździł deską snowboardową po jezdni i uciekał przed wielką ciężarówką. To chyba było to. Nie, to nie było to. Wielka ciężarówka była w drugiej części. No i później nieszczęsna Sega Saturn. Ale tak jak mówię, po tym już Sega jakby zakończyła swoją historię z wydawaniem konsol. Tak, Dreamcast już nie było. Tak, później już Soniki pojawiały się już na innych markach konsol. Chyba i było różnie. Różnie tam było, pamiętam. Bo ujmę to w ten sposób. Sonic Adventure i Sonic Adventure 2 to były naprawdę świetne gry. Naprawdę, jeśli macie okazję, zagrajcie w nie. To były naprawdę fajne tytuły, zabawne. Przesłuchajcie ścieżek dźwiękowych. Przesłuchajcie ścieżek dźwiękowych, zdecydowanie. Sonic Adventure miał naprawdę fantastyczny soundtrack, godny zapamiętania. A pamiętasz na przykład Sonic Forces? Ona, ta muzyka tam na przykład wprowadziła taką chyba dużą zmianę, ponieważ temat przewodni, czyli piosenka nawet otwierająca grę, no była śpiewana. Tam było kilka, czy jak nie kilkanaście wokalnych kawałków i to w sumie była jakaś taka nowość. To miało chyba trochę nawiązywać do tego, do tych czasów, kiedy stały się bardzo popularne takie, jak to nazwać. Ale mój drogi, Sonic Forces to było lata później. Kilka lat temu dopiero. Tak, Forces było później, zgadza się, ale mam wrażenie, że on wprowadził ten element tego wokalu, że w tych wcześniejszych odsłonach Sonica tego nie było, no bo wiadomo, że jeszcze... Znaczy, tak, chyba nie. Wydaje myślisz, mi się, że coś było przed Forces? Myślisz, że coś było wcześniej? Jeżeli wydaje mi się, że w Sonic the Hedgehog z 2006 roku motyw główny był również śpiewany. W ogóle, okej, Sonic the Hedgehog z 2006 roku to jest gra, której nie polecam w ogóle. To jest syf, to jest strasznie Dużo śmieć. Jest gier niestety z Sonica, który... Ale ten jest ewidentnie. Okay. Historia nie trzyma się kupy. Gra była w ogóle popsuta. I generalnie grało się w to średnio i nawet sprzedażowo to było coś, to była jedna wielka porażka, tak? Bo tak jak pozostałe gry z Sonikiem, no to przekraczały ten 1 milion sprzedanych egzemplarzy, tak w przypadku tej części, no czegoś takiego nie było, chyba 900 tysięcy egzemplarzy sprzedano, trudno mi powiedzieć, ile osób oddało tę grę koniec końców, ale jedno muszę powiedzieć, Sonic the Hedgehog z 2006 roku również miał naprawdę ciekawy soundtrack, zwłaszcza z tym motywem, o którym ci powiedziałem. To sobie muszę przypomnieć. Mogę powiedzieć. Ale to, już jest, no? To już był ten moment, kiedy szukano... Inaczej. Mieliśmy Sonic Adventure, mieliśmy Sonic Heroes również, który był wydany na m.in. PlayStation 2 i GameCube'a. I później zauważono, że odbiorcy Sonica już są troszkę... Znudzeni taką formułą. Nie znudzeni. Nie? Troszkę
starsi. Znaczy inaczej, próbowano trafić do nieco starszego nastolatka. Może tak, jeśli pierwszy Sonic the Hedgehog trafiał do, nie wiem, 11-12 latków, tak później szukano takiego konsensusu z, nie wiem, 14-15, może 16 latkami. I moim zdaniem taki moment, kiedy właśnie Sega próbowała zdobyć tę starszą widownię, było jednocześnie tym takim momentem, kiedy Sonic podupadał. I takim tytułem, symbolem to jest Shadow the Hedgehog. A, okej. Okay. Shadow the Hedgehog, okej. Okay. Ci, którzy nie wiedzą, Shadow jest postacią, która pojawiła się pierwotnie w Sonic Adventure 2 i uznano, że jest to na tyle cool i cool postać, która mogłaby się pojawić w swojej własnej grze. Ale do licha ciężkiego, trudno mi traktować poważnie i postać, i grę, której intro, teraz obczaj to. To jest najważniejsze. Masz postać, która jest cool i trendy, która ma trafić do starszego odbiorcy. Masz grę, która również ma trafić do starszego odbiorcy. Okej, okay, ja to rozumiem. Rozumiem koncepcję, rozumiem kierunek, który chcą pójść. Ale do licha ciężkiego nie zaczynacie gry od intra, w którym Shadow the Hedgehog ładuje gnata. A, okej, okay, pamiętam. Po prostu się tego nie robi. Nie, nie robi się takich rzeczy. To było coś, co mnie rozśmieszyło, jak to zobaczyłem. Jak zobaczyłem, jak Shadow trzyma broń i wkłada magazynek do niego, to było coś, co mnie po prostu rozwaliło, a dalej było tylko gorzej. Nie, to była faktycznie... A dalej było tylko gorzej. Ale niestety, to był ten moment, kiedy zauważyłem, że coś jest nie tak. Ale wiesz co, ja bym jeszcze chciał dodać, bo większość do tych ścieżek dźwiękowych muzykę komponowały osoby z dalekiej Azji, tudzież z Japonii, natomiast warto wspomnieć, że na przykład w przypadku Sonic Mania robił tutaj jakby napisał utwory T-Loops, mhm. To jest chyba Amerykanin i on tam w Sedze zaczął pracować i do kilku innych produkcji od Segi napisał muzykę. Z kolei na przykład teraz jakiś czas temu swoją premierę miała takie wznowienie, reedycja Sonic Colors Ultimate. Tak, o Jezus, i, tak. Tak, i jedna ważna rzecz, bo niestety, ale spartolili jakby renowację, zregenerowanie albo odświeżenie muzyki. Bo jak się posłucha oryginalnej muzyki, bo ta oryginalnie grata wyszła chyba na Wii, jeżeli dobrze pamiętam. Na Wii i na Nintendo DS również. Dokładnie. A teraz pojawiła się na Nintendo Switch, chyba też na Sony PlayStation 4. Chyba, nie wiem, trzeba sprawdzić się chyba to tak. W razie chyba czego. Tak. No i tam... Nie, no, muzyka jest tak... Ja nie wiem, w jaką... To jest chyba ty, o czym mówisz. To jest tak, jakby ktoś nagle kompozytorowi dał shotgun i teraz zrób taką bardzo energetyczną muzykę, bo teraz jest na czasie popularne, takie klubowe, bardzo mocne łupanie. I albo tak tam... jak, nie wiem, producent filmowy podchodzi do, wiesz, ludzi, którzy tworzą animacje, na jakiś film animowany i mówi, że koniecznie tam trzeba wrzucić hip-hop. O nie, dobra. Koniecznie. Znaczy, ja jestem zwolennikiem hip-hopu, ale takiego dobrego, bo jest kilka naprawdę świetnych artystów, ale szczególnie z lat 80. i 90., znaczy z 80., Boże, z 90. Kilka takich naprawdę znanych, których do dzisiaj sobie cenię, między innymi chociażby Beastie Boys. Ale to jest naprawdę niebywałe, że tak. Tam jest chyba możliwość wyboru na szczęście chyba tej ścieżki, że sobie możesz wybrać. Tak, że można sobie zmienić. No i na szczęście to zostawili, bo ta nowa to naprawdę prosi się o to, żeby komuś zapukać do drzwi i powiedzieć, jak tak mogłeś spartolić swoją robotę. No ale cóż, no ale tak. Ale jedno tej serii muszę przyznać, że no jasne, te ostatnie gry to były takie różne, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o grywalność, jeśli chodzi o cokolwiek w zasadzie. Tak? Sonic Unleashed średnio mi się podobał. Sonic Colors był świetnym tytułem. Sonic the Hedgehog z 2006 roku to był straszny krab. Nie chcę go nigdy pamiętać. Sonic Lost Worlds był okej, ale bez szału. Sonic Boom
Był zepsuty, tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, że był zepsuty i nie da się w niego grać, chyba nawet do dzisiaj. Chyba uznano, że nie warto aktualizować, ale jedno tej serii, tej całej serii, muszę przyznać, że nie ma chyba takiego soundtracku, który by mi nie pasował. Okej. Przyznaję, przesłuchałem chyba do wszystkich, tak mi się wydaje, że do wszystkich gier nie było takiej, która by mnie odrzuciła. Zdecydowanie. Ciekawe. Jeszcze więcej jedną rzecz powiem, że motywy główne, motywy przewodnie, które były grane na, jak się okazuje, które były grane na tym koncercie 30-letnim, o którym właśnie, też powiemy, one są czymś niezastąpionym. Ja się naprawdę nie dziwię, że ludzie dostawali szału słuchając tych utworów, tych motywów, bo ja również siedziałem skulony i po prostu miałem wiesz, japę rozszerzoną od ucha do ucha, byłem po prostu szczęśliwy, przeszczęśliwy słuchając tych motywów. Także no, jakość tych gier bywała różna, ale do muzyki no, jakoś nie mogę się przyczepić. No to tak trochę z Marianem, tak naprawdę ta jakość przyszła dopiero z, mówię, ta naprawdę dobra jakość muzyki do od kolejnych iteracji z Mariana, to od Super Mario Galaxy, ja mam takie wrażenie, że ta jakość dopiero przyszła, tak, no później, tak. Później nieco był spadek niektórych gier, ale ta jakość, taka naprawdę jakość z prawdziwego zdarzenia, sądzę, że właśnie ze Super Mario Galaxy, ale to no bo raz, że wykorzystali orkiestrę, a dwa, no, że pierwszy dużo raz. Było utworów oryginalnych. Tak, bo cały czas, nawiązywali. W sumie jak sobie zagracie stare gry, no to zostajecie to samo mielone w kółko przez ileś gier. No ale słuchaj, bo zacząłeś mówić o tym koncercie, który był na 30-lecie, bo tutaj bardzo ważne, zanim Paweł zacznie opowiadać o tym koncercie, to tak bardzo dwa ważne elementy bym chciał powiedzieć, bo sam koncert ma troszeczkę taki element, nie, to będzie nie po polsku, muszę to inaczej ująć. To znaczy przy tym projekcie pracowało dwóch orkiestratorów, których znamy i z którymi współpracowaliśmy przy naszym Game Music Festival, a mianowicie Jan Sanejko i Aruto Matsumoto, którzy mieli okazję z Shoto Nakamą współpracować przy tym projekcie, no ale ja tutaj zostawię Pawłowi do powiedzenia, jak to wszystko wyglądało, kiedy był ten koncert, w ogóle jakie są twoje wrażenia z tego, znaczy nasze wspólne, jakie wrażenia są z tego koncertu, no i najważniejsze, koncert można też zobaczyć online za darmo. Pawle? Dokładnie, więc po pierwsze gratulacje chłopaki, że trzymaliście nas w niepewności i daliście naprawdę solidny, fantastyczny koncert. No ale okej, po kolei. Koncert odbył się pod koniec czerwca tego roku, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba 23 czerwca. Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Symphony. To była duża niespodzianka ze strony Segi, ale bo z jednej strony, okej, koncert symfoniczny to jest jedna rzecz, a druga, że koncert był dostępny do obejrzenia i przesłuchania na YouTubie i chyba również na Twitchu. No, ze względu na jeszcze panującą pandemię nie sprzedawano żadnych biletów ani z tych rzeczy, więc koncert był nagrany i odtworzony. Ja tak na przykład patrzę, to naprawdę ilość wyświetleń, ja nie wiem, znaczy Undertale ma najwięcej, bo mam ponad 5,5 miliona wyświetleń. Ja nie wiem, czy jakikolwiek inny koncert ma tyle wyświetleń, ale naprawdę Sonic ma blisko 2,3 miliona wyświetleń. O, to już 3? O kurde. No, strasznie. Od czerwca mówimy. Ale ja się naprawdę nie dziwię, słuchajcie, więc podczas tego koncertu zostały zagrane najbardziej znane, właśnie te najbardziej charakterystyczne utwory z gier z serii Sonic the Hedgehog. No i tak, w pierwszej połowie koncertu muzykę zagrała praska orkiestra symfoniczna pod batutą Adama Clemensa, a drugą połowę koncertu stanowiły takie kawałki zagrane przez japońsko-amerykański zespół Crash 40. I tam w jego skład wchodzi między innymi wieloletni kompozytor serii, czyli Jun Sunye, a także muzyk i wokalista Johnny, przepraszam jeśli wymienię
jego nazwisko źle, Johnny Jewelly? Chyba tak. Jego głos właśnie można usłyszeć w bardzo wielu grach z Sonikiem. Jest nie tylko wielkim fanem, ale również jego głos można tam usłyszeć. Generalnie lista nazwisk osób biorących w tym przedsięwzięciu jest przerażająco długa, jest potężna wręcz. I powiem to w ten sposób. Cały koncert, przynajmniej dla mnie, został zagrany fenomenalnie. Jest po prostu to było niesamowite przeżycie. To był koncert, który dał fanom Sonika to, co w zasadzie powinni dostać na 30-lecie. Tak po prostu należy świętować 30-lecie Licha Ciężkiego. Bądźmy szczerzy. Tak, czyli przez pierwszą gdzie połowę koncertu Nintendo mieliśmy... Gdzie jest nasz koncert Mariana? Z Mariana Super Mario Galaxy między dokładnie, innymi. Gdzie koncert? Gdzie koncert Zeldy do Licha Ciężkiego? Nintendo, what the nic hell, się co nie jest dzieje, z wami? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic nie robicie. Co jest z wami nie tak? Więc pierwsza połowa koncertu to był koncert symfoniczny. Oczywiście zagrano melody z najbardziej charakterystycznych właśnie motywów. Nie tylko z tych klasycznych Soników, ale usłyszałem właśnie ten motyw główny, ten motyw przewodni Sonika z 2006 roku i po prostu ja się rozpływałem. Ja się naprawdę rozpływałem. Zagrano m.in. Reach to the Stars, Sonic Colors przez nas wspomniany, Endless Possibility z Sonic Unleashed, o którym też wspomniałem. Gra, tak jak mówię, była średnia, ale Endless Possibility naprawdę posłuchajcie. Motyw Sonic Heroes, Sonic Boom, Sonic the Hedgehog CD. Posłuchajcie same sobie sztosy. Sonic Boom, Sonic same the Hedgehog sztosy. CD. To są lata, to jest prawdziwy, jeśli chcecie usłyszeć prawdziwe lata 80, 90, Sonic Boom z gry Sonic the Hedgehog CD, to jest coś, co potrzebujecie. No i na samym końcu, to była akurat najpiękniejsza rzecz, bo zagrali cały koncert, okej, wszystko pięknie, fajnie, już było ściemnienie i widziałem reakcję fanów. Pytali się, gdzie jest Escape from the City i gdzie jest Live and Learn. Ludzie czekali na tę muzykę, ja zresztą również, ja też się zastanawiałem, ale chwila, co, kończycie, o co chodzi? I nagle puścili Escape from the City z wokalem Nathana Sharpa i Life and Learn z Sonic Adventure, kolejno Sonic Adventure 1 i 2. No co ja jeszcze mogę powiedzieć? Ten koncert jest dostępny na YouTubie, obejrzyjcie sobie w całości i pod żadnym pozorem nie przewijajcie tego wideo w połowie. Bo w połowie zrobiono taką 10-minutową przerwę, gdzie można zobaczyć małe chao, czyli takie stworki, które można znaleźć w Sonic Adventure. I to wideo jest po prostu przeurocze. Ja naprawdę, przez te 10 minut ludzie oglądali te małe stworki, które sobie skaczą, nie wiem, pływają sobie, śpiewają i tak dalej. Ludziom chyba naprawdę wybuchły głowa, kiedy to oglądali i zażądali 10-godzinnej wersji tego. No to był taki, wiesz, no fanserwis. To im trzeba przyznać. To było piękne, to wspaniałe. Ja sam chciałbym to zobaczyć 10-godzinny materiał. Ale żeby było zabawnie, taka jedna mała ciekawostka a propos tego małego fragmentu. Więc jest pewien człowiek, który stworzył mod do Sonic Adventure, który pozwalał mu uwolnić kamerę i łazić z nią gdziekolwiek. I nagrywać właśnie te małe czao, które sobie chodzą po wysepce i się tam bawią. I Sega odezwała się do tego gościa i się go zapytali, czy nie mogą mu pomóc właśnie w nagraniu takiego właśnie 10-minutowego przerywniku z tymi stworkami. To jest po prostu niesamowite. Tak traktuje się fanów Nintendo, a nie pozwami. No... Gdzie są nasze ścieżki dźwiękowe? Chociaż uwaga, wiadomo, że ten podcast się pojawi tydzień po tej informacji, ale dzisiaj zapowiedziano, że będzie wydanie Skyward Sword Zelda. No my z Pawłem jesteśmy w siódmym niebie dosłownie. Tak, dokładnie. No, dokładnie. Tak, więc ale wracając, prosimy wracając, więcej o takich premier. Wracając do koncertu, no mówię, koncert okazał się w moim odczuciu ogromnym sukcesem. Mnóstwo mediów o tym koncercie pisało, mnóstwo osób wypowiadało się na Twitterze, na fejsie, wszędzie w zasadzie. My też, no zresztą. To jest,
Ten koncert był tak naprawdę podsumowaniem, znaczy podsumowaniem, opisaniem sloganu, którym Sega się posługiwała, czyli Sega does what Nintendo don't. Bądźmy szczerzy. No, trochę smutne, ale co zrobić? Pawle, no, czyli co, takie podsumowanie, jaką w ogóle widzisz przyszłość dla Niebieskiego Jeża, albo na przykład jakie byś chciał ścieżki dźwiękowe w przyszłości, albo byś chciał mieć w swojej kolekcji? Znaczy powiem tak, jestem teraz na takim etapie, że przechodzę wszystkie gry z Sonikiem po kolei. Oj, także już te pierwsze klasyczne już mam za sobą. Sonic Adventure jest w trakcie ogrywania, także spokojnie. Jaką bym przyszłość widział? Szczerze? Nie mam dla tego pojęcia. Ale mimo tych wzlotów i upadków, mimo tych ostatnich takich potknięć, między innymi Sonic Boom, z grą Sonic Boom, jakichś takich dziwnych decyzji, ja jednak wierzę w Niebieskiego Jeża. Wierzę, że Sega kopnie się samo w tyłek i przywróci tej marce taką świetność, którą miała na początku swojego żywota. Nie twierdzę, że ona jest martwa czy coś w tym stylu, bo widać ewidentnie, że fani istnieją, fani żyją i fani nie dadzą Sonicowi w żaden sposób umrzeć. Niemniej jednak liczę na to, że Sega wyda w końcu takie swoje opus magnum, które powie Marianowi, że kto tu tak naprawdę rządzi. Ja naprawdę trzymam kciuki za Segę. Już widzę, że robi jakieś postępy, że uczy się na błędach i widzi, jak należy, przede wszystkim to jest najważniejsze, że widzi, jak należy rozmawiać ze swoimi fanami. Myślę, że te rozmowy koniec końców zakiełkują. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, dostają ode mnie wolną rękę. Naprawdę. Spodziewam się kolejnych motywów, przewodnich motywów głównych, które będą dźwięczyć mi po prostu w uszach. Mm-hmm. No ja mam z tym Sonikiem tak, że on gdzieś tam będzie w przestrzeni, ta informacja o tym, słuchajcie, jest ten Sonic i tak dalej, ale widzisz, 30 przez, nie wiem, przez ostatnie 5 lat, popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale się za bardzo nic nie działo wokół tego Sonika, no oprócz tej Sonic Mania, bo teraz jeszcze podobno zapowiedzieli, że to ma być serial animowany ze Sonikiem. O, zapomniałem o tym, tak. Film był pierwszy, niestety obejrzałem, ma fajne takie, gdzie momentami Sega puszcza oczko w stronę graczy, ale niekiedy jest troszeczkę za bardzo płytki ten znaczy film. Jest to fajna, zabawna, niezobowiązująca rozrywka. Zgadza no, się. Bądźmy szczerzy, cały Sonic jest taki. Tak, czekam na drugą część. Nie wiem, czy pójdę do kina, chyba że ty pójdziesz ze mną, zobaczymy, bo chyba nasze partnerki, które serdecznie pozdrawiamy, raczej nie pójdą z nami. Raczej nie pójdą. Nie pójdę. Wiesz co, moje narzeczone akurat się spodobało. No to może uda się przekonać. W każdym razie zmierzam tego, że dla mnie to będzie tak, że wszyscy wiedzą, kto to jest ten, znaczy wszyscy, no większość osób, które interesują się teraz światem elektronicznej rozrywki, to wie, kto to jest ten szalony niebieski jeż i wiedzą o tym, że ktoś tam jest. Natomiast wątpię, żeby Sega inwestowała jakoś specjalnie dużo czasu w rozwijanie tego IP. Oni będą, wiesz, co jakieś tam znowu co 5 lat, czyli za 5 lat jak będzie 35-lecie, albo w międzyczasie tych 5 lat na przykład zapowiedzą jakąś kolejną grę. I teraz trzeba się zastanowić, jaką byśmy chcieli zobaczyć grę. Czy ta gra ma być taka troszeczkę nawiązująca trochę do tej klasyki, czyli tego 2D, czy chcielibyśmy, żeby ta gra wyglądała jak współczesne gry, między innymi coś w stylu Super Mario, czy na przykład te Colors, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Ja na przykład powiem ci szczerze, widziałbym takie połączenie, że trochę połączenia 2D i trochę 3D. Taką platformową grę bym chciał zagrać. No i kolejnym mi się wydaje, że taki Sonic Lost World był chyba takim, że mogłeś chyba sobie, nie wiem, czy nie był przypadkiem. Mogłeś grać jednocześnie w, znaczy nie było przełączania obrazów,
ale miałeś takie etapy, kiedy grałeś w 2D, a kiedy grałeś tak, w 3D. Tak, właśnie coś jakoś takiego tak mi chodziło. No, ale wiesz co, ja bym na przykład chciał, bo z Sonikiem jest ten też problem, że tam jest, że ta gra musi być bardzo dynamiczna, tak, ze względu na bohatera. I jak to pokazać na ekranie tak, żeby no, żeby to sprawiało przyjemność graczu, już tak samo jeżeli chodzi o muzykę. Na przykład ja bym bardziej chciał, nie chciałbym takie uspółcześnione tematy, tylko bardziej bym chciał, żeby trochę w klasykę poszli, nawet może taki chiptune, kto wie, coś w stylu co Lana Del Rey na przykład robi. Ale jasne, czemu nie? Ja wróżę, znaczy wiesz, wróżę dobrze przyszłości Sonika i sądzę, że na pewno jeszcze nie jedną grę zobaczymy, no ale to wiesz, to nie będzie tak jak to w przypadku innych tego typu gier, które mają o wiele serii, które mają o wiele trochę więcej szczęścia, że tam w ciągu 2-3 lat nawet 2 czy 3 gry się pojawiają z tego. No ale cóż, chciałbyś zobaczyć Sonika, który chociaż był Sonic, który grał w piłkę i w koszykówkę, bo jest, no, jest olimpiada. Przecież gry, w których Sonic i Mario występowali na olimpiadzie. No to co, to chyba takie na podsumowanie, to jest takie pozytywne raczej nastawienie. Tak, tak jak mówię, ja trzymam kciuki za Sonic Team, bo myślę, że mimo wszystko zasługują. To jest naprawdę fajna seria, fajny zwierzak, fajna maskotka i trudno, żeby ją pochować. No, a wy szczególnie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i też nasi widzowie, koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi może przemyśleniami, przyżyczeniami, co przeżyliście, jeżeli chodzi o, albo jak przeżyliście niektóre gry, jakie ulubione są wasze tytuły, a szczególnie ścieżki dźwiękowe bądź utwory. My jesteśmy jak najbardziej ciekawi też waszej opinii, bo to też nam pokazuje, że nawiązujemy z wami zawsze ten bezpośredni kontakt. Paweł, chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dodać? Gotta go fast. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Najwyżej się to skoryguje. Słuchajcie, bardzo fajnie, bardzo przyjemna rozmowa. Zapraszam was i na nasz portal, ale również na naszego Discorda, gdzie możecie pogadać z nami, również między innymi, ale również z innymi czytelnikami, słuchaczami. Zapraszam również do słuchania innych odcinków podcastu na SoundCloudzie, na Apple Music, na Google Podcast, na YouTubie. Boże, gdzie my jeszcze jesteśmy? No, bo na szczęście chyba jeszcze w lodówce nie jesteśmy. No i co najważniejsze, lajkujcie, dyslajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, jeżeli nas oglądacie bądź słuchacie na YouTuba, tak serdecznie zachęcamy do kliknięcia w ten dzwoneczek, który pozwoli wam, to będzie wam dawał znać, kiedy pojawi się nowy odcinek podcastu, tak więc skromnie zachęcamy. Jeżeli nie, to oczywiście nic się nie stanie, ale będziemy wam wielce zobowiązani za to. Słuchajcie, było bardzo miło, bardzo serdecznie. Słuchajcie, to był 25. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu GameMusic.pl i z tej strony żegna się z wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony niczym Jerzy Mariusz Borkowski serdecznie się kłania w pas i do następnego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.